Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie na webinarze poświęconym przelewom w systemie Go Online Business. Nazywam się Jarosław Senator i jestem product tej funkcjonalności w naszej bankowości internetowej dla firm. Jaka jest agenda naszego spotkania? Przede wszystkim opowiem od kiedy przelewy będą w nowej części systemu. Następnie opowiem gdzie przelewy się wprowadza, importuje po czym y, pokażę, gdzie się nimi zarządza na liście obsługi zleceń. Y, omówię także poczekalnię, czyli funkcjonalność, y, która pozwala kolejkować y, wysłane już przelewy do banku. Zaprezentuję system online. No i można zadawać oczywiście pytania cały czas podczas tej prezentacji. Y, natomiast y, odpowiedzi y, będę udzielał na wybrane pytania y, po zakończeniu y, pokazu demo. Zaczynamy. Kiedy przelewy będą w nowej części systemu Go Online dostępne użytkownikom? Planujemy dwie daty udostępnienia. Pierwsza to 3 listopada 2023, czyli już niebawem. Klienci głównie segmentu mikro otrzymają dostęp do nowych przelewów. Te nowe przelewy pojawią się w nowej części systemu. Yy, druga tura, druga yy, partia yy, migracji odbędzie się 17 listopada. Yy, wówczas yy, klienci segmentów yy, SMI i Commercial Banking oraz ci klienci, którzy mają mobile, yy, connect business, yy, inne produkty specjalne typu mass payments zostaną przemigrowani. Dopiero w 17 listopada 2023 roku. Go Connect Business zostanie przełączony wówczas na nowe funkcjonalności w nowej części systemu, zarówno te związane z wyciągami, historią transakcji, ale także importami, eksportami, tudzież płatnościami kompletnie. Dashboard przelewów. Miejsce, które jest, służy do tego, żeby wprowadzać płatności. Ono się będzie znajdowało w trzeciej pozycji menu. tej części menu. Oczywiście po kliknięciu w płatności pojawi się dashboard, który Państwo widzą teraz na screenie tej prezentacji. W tym dashboardzie y, mamy podział na zakładki przelewy krajowe, wewnętrzne, zagraniczne RPI. W każdej z tych zakładek znajdują się odniesienia do formatek przelew krajowy, split payment, przelew podatkowy natychmiastowy i zlecenie stałe. Y, są w zakładce krajowe, wewnętrzne są... Wewnętrzne, ja to będę oczywiście pokazywał na demo. W zagranicznej jest sepa i zagraniczne, w RPI no to zdalne zarządzanie rachunkiem z podpiętym z zewnętrznego banku, ale także jest po prawej stronie import, czyli możliwość wybrania jednego z wielu szablonów predefiniowanych lub też zdefiniowanych przez użytkowników. One są pod ręką, można je wybrać i poprzez wybrany szablon zaimportować płatności. Odtworzyliśmy wszystkie szablony predefiniowane i zmigrowaliśmy wszystkie szablony zdefiniowane przez użytkowników. Na dole znajduje się Taskbar, czyli informacja dla użytkownika, ile czeka do obsługi płatności. Y, na tego użytkownika, w tym przypadku 179 do obsługi. Y, system pokazuje, ile dla całej firmy płatności y, czeka do obsługi. Odrzucone pokazuje, ile jest odrzuconych w danej chwili. Jeżeli użytkownik wejdzie, obejrzy odrzucone, ten licznik się wyzeruje, czyli od ostatniego wejścia nie ma żadnych odrzuconych. I obsługa poczekalni w prawym dolnym rogu, mówiąca o tym, ile w kolejce do realizacji stoi płatności, czeka. Ja o tym opowiem w dalszej części prezentacji. Wróćmy do menu. W menu są w tej chwili dostępne dla Państwa przekierowania do starego systemu. Te przekierowania znikną, czyli 3 listopada lub też 17 listopada wybranym klientom poznikają, poznikają właśnie te przekierowania, czyli przelew z nowego, ze starego systemu nie będzie dostępny. Jeżeli się przełączymy zielonym przyciskiem w lewym górnym rogu do starego systemu, tam także w menu już nie będzie opcji płatności przelewów. Ona zostanie zamknięta. Ale z czym to się wiąże? Przemigrujemy państwu, każdemu klientowi w zadanej dacie schematy akceptacji. Czyli te zdefiniowane, te ustawione przez Państwa y, dla każdej z firm. Przemigrujemy także wszystkie płatności archiwalne, te zrealizowane w starym systemie, ale także te, które są przygotowane, także te, które są w trakcie akceptacji, tudzież nawet też wysłane. Czyli y, po tej dacie granicznej, o której wspomniałem wcześniej, y, nie zgubimy żadnych płatności czy paczek, wszystko będzie dostępne z nowego systemu. Poczekalnie będzie można obsługiwać w nowym systemie zlecenia stałe, także będą w nowym systemie szablony i kontrahenci. Funkcjonalności też będą dostępne w nowym systemie. Jak Państwo widzicie, poniżej tego skreślonego bloku znajdują się kontrahenci i szablony płatności. Tam będziemy mogli znaleźć tych Kontrahentów, czy te szablony, które y, były zdefiniowane i dostępne w starym systemie y, Go Online Business. Y, dobrze. Lista obsługi zleceń przelewów. Miejsce, druga pozycja w menu głównym. Y, pojawi się zakładka y, w głównym oknie pojawi się zakładka przelewy. Y, ona będzie sygnalizowała, że przelewy już są włączone do obsługi w Państwa systemie, w, że, że już ta funkcjonalność została przeniesiona. I teraz y, obowiązuje oczywiście, y, obowiązuje oczywiście y, podział Twoje do obsługi, do obsługi odrzucone i wszystkie, we wszystkie. Mamy wszystkie zmigrowane y, płatności, które, o których wspomniałem ze starego systemu ale także te, które Państwo będą wprowadzać i już wykonywać, one tutaj są. Twoje do obsługi to jest domyślne ustawienie, czyli te czekające na moją obsługę, na moją, czyli mnie, użytkownika zalogowanego, na mnie, na użytkownika zalogowanego. Do obsługi, wspomniałem także już wcześniej, to są wszystkie przelewy czekające do obsługi na któregoś z użytkowników firmy, także mnie, ale może, może współpracownika. Odrzucone no to możemy przejrzeć wszystkie odrzucone, jeżeli tu się pojawi kropeczka czerwona z licznikiem to będziemy widzieli, że coś się nowego pojawiło, jak tam wejdziemy to zniknie i kropeczka i ten licznik. Czyli po przeglądnięciu, przejrzeniu sobie tych, tych rekordów system po prostu zdejmie te oznaczenie. Na liście przelewów y, będziemy mogli obsługiwać zarówno paczki, jak i każde polecenie, które tu jest y, zdefiniowane. Tu się też będą pojawiać wszystkie, y, wszystkie płatności zaimportowane, ale także też y, przetransmitowane przez GoConnect Business. Ten GoConnect Business, który zostanie y, w dacie migracji 17 listopada przełączony na nowy moduł płatniczy poczekalnia. Poczekalnia to funkcjonalność, która domyślnie jest włączona dla wszystkich użytkowników yy, Go Online Business. Poczekalnia yy, służy do tego, by yy, nie nakładać na klienta restrykcji yy, na saldo, które mogłoby ograniczać klienta przed wysłaniem przelewu. My w systemie Go Online Business możemy definiować przelewy, nasi użytkownicy mogą definiować przelewy, nawet gdy nie mają jeszcze środków. Mogą je podpisać i wysłać, yy, natomiast potem ewentualnie yy, zasilać rachunki stosunkowo na tyle, żeby te przelewy schodziły. Yy, są firmy, które wiedzą, że w sesjach eliksirowych przychodzących, które się yy, trzy razy na dzień zdarzają, Y, wykonują zawsze y, to środki się pojawiają i ta płynność biznesu y, ma znaczenie więc poczekalnia to wspiera wykonuje płatności automatycznie na których nie było środków w momencie wysłania y, gdzie widzimy y, informację czy w poczekalni coś jest czy nie y, przede wszystkim widzimy na dashboardzie w tym prawym dolnym rogu ale także widzimy na liście zleceń przy czym na liście zleceń jest tak, że mamy po prawej stronie oznaczenie taką żółtą kropką oraz licznik mówiący o tym, że w poczekalni coś się znajduje. Po kliknięciu w to miejsce przekieruje nas do tego widoku, widoku listy zleceń, które czekają w poczekalni i ta lista zleceń ma swoją hierarchię. Przelew wysłany wcześniej stoi najwyżej. Przelew kolejny pod nim, i tak dalej. Oczywiście decyduje kolejność wysłania przelewu do realizacji. No w tym przypadku mamy tak, że przelew na 500 zł nie może wyjść, bo saldo jest około 120 zł. Natomiast za nim stoi przelew na 2 zł, jeszcze na 200 co oznacza, że przelew na 500 zł jest pierwszy i blokuje resztę można tym zarządzać ja też to pokażę są przyciski realizuj na początku realizuj na końcu można sobie przestawiać tą kolejność czyli dysponować jak płatności w jakiej kolejności mają schodzić można też odwołać płatność jeśli wiemy że w danym dniu y, nie będzie środków na realizację y, płatności która która jest na daną kwotę czyli na przykład jakiś duży przelew Y, który, który po prostu jest zadysponowany niesłusznie, na niego nie będzie środków, możemy go odwołać, reszta przelewów zejdzie. Poczekalnia działa tak, że te kolejki ustawiają się per rachunek. Jeżeli jest y, takich y, płatności przewyższających saldo z wielu rachunków, różnych rachunków, to tych list będzie więcej. One się tu będą pojawiać, w tym miejscu, y, jako kolejne bloki, y, na które się będzie można przełączyć. I klient będzie mógł zarządzać właśnie tymi kolejnościami. O reszcie opowiem podczas demo. Przejdźmy właściwie do, do prezentacji w systemie Go Online Business. Proszę dać mi chwilę, ja się tylko zaloguję do systemu i zaraz do Państwa wrócę. wprowadzić SMS-a, który, który przyszedł do mnie właśnie w tej chwili. I proszę właśnie zwrócić uwagę, yy, jesteśmy yy, po zalogowaniu yy w systemie Go Online Business, yy, tak jak wspomniałem, trzecia, yy, trzecia opcja w menu Płatności. Od razu przekierowuje nas do dashboardu. Ja jeszcze tutaj widzę yy, w moim systemie po zalogowaniu, widzę te przekierowania. Jestem klientem pilotażowym, dlatego jeszcze je widzę. Państwo po migracji już tych, y, tych przekierowań y, nie będziecie widzieć. Przelewy krajowe. Krajowy, yy, formatka kompaktowa, multiformatka, która pozwala wprowadzić dowolny przelew krajowy, także przelew do ZUS-u, krus Poprzez wybór rachunku, poprzez wybór kontrahenta lub jego wprowadzenie bezpośrednio z ręki, jeżeli go nie mamy na liście. Możemy kontrahenta wyszukać. System automatycznie w live searchu wyszukuje, wyszukuje kontrahenta z listy. Możemy go wybrać na tej liście bezpośrednio. Możemy wybrać z listy kontrahentów poprzez poszukiwanie za pomocą jeszcze innych kryteriów takich bardziej zaawansowanych. Mamy opcje i restrykcje na wprowadzenie rachunku. Nie każdy tę restrykcję ma. Ja tu akurat mam taką wprowadzoną. Wprowadzamy właściwie strony transakcji, czyli Rachunek, z którego zlecamy, no, naszego kontrahenta. Po czym y, wprowadzamy kwotę, tytuł i w zasadzie przelew jest gotowy, ale mamy i y, on jest taki jednoformatkowy, y, jednoekranowy, przepraszam, y, który y, kompaktowo. Prawnie mieści się na ekranie, w zależności od rozdzielczości, oczywiście yy, przy wyższych rozdzielczościach to widać wszystko na jednym ekranie. Yy, możemy zdefiniować numer referencyjny, możemy go przełączyć do Split Payment, yy, możemy określić tryb realizacji, Sorbnet, przelew natychmiastowy. Jak przelew natychmiastowy, to się za, za, zablokuje nam data, yy, bo on się wykonuje od razu. Yy, I tyle, zatwierdzamy taką płatność. Dojdzie do podsumowania, to może pokażę na jednym z przelewów. Dojdzie do podsumowania. Podsumowanie pokazuje... Jaka będzie też prowizja, yy, i mamy do wyboru: zapisz, podpisz, podpisz i weź. W zależności od uprawnień, jeżeli ktoś nie ma podpisywania, to nie będzie miał przycisku podpisz, będzie miał tylko wyśli. Jeżeli nie ma jednego i drugiego, to tylko zapisz. Jak ma yy, tylko podpisz, to nie będzie przycisku podpisz i wyślij, Czyli system będzie to wiedział. Hmm, tutaj yy, zdefiniowanie tej płatności jest yy, proste: ona się rejestruje. Dostajemy informację, że, że została... Zapisana, lub gdy podpiszemy, to, że zostało podpisane. Jak wyślemy, to też dostaniemy informację, że się coś wydarzyło. Zachęcamy do wprowadzenia następnego polecenia płatniczego, natomiast poprzez powrót możemy wykorzystać kolejne formatki. Kolejne formatki yy, są dedykowane trybom realizacji najczęściej lub typom. Split payment od razu jest zatrzaśnięty na splita. Yy, tutaj podajemy kwotę brutto, kwotę VAT-u system wylicza nam netto, żeby łatwo było z fakturą to skorygować. Jeżeli wybierzemy rachunek, zweryfikować, przepraszam. Jeżeli wybierzemy rachunek, system mówi ile mamy na rachunku VAT podczepionym pod ten pod ten rachunek obciążany, sugerując, że kwota będzie wykorzystana w split payment oczywiście w pierwszym rzędzie z rachunku VAT. Podobnie jest przy ZUS-ie i Krusie. Jeśli wybierzemy mikro rachunek ZUS-u, ten taki dedykowany klientowi, to tutaj w tej części systemu pojawi się informacja o rachunku VAT, co zasugeruje, że w rozliczeniu będzie brał udział rachunek VAT, czyli dla ZUS-u i Krusu taki udział VAT ma. Jeżeli wprowadzimy mikro rachunek Urzędu Skarbowego w tym miejscu, Y, czyli w kontrahencie, to system rozpozna, że jesteśmy, y, w, że chcemy wysłać przelew podatkowy i zaproponuje nam przełączenie do, do, do y, przelewu podatkowego. Przelew podatkowy jest y, y, nieco inną formatką. On tutaj y, sugeruje wybór symbolu formularza płatności, za który chcemy zapłacić. Jeżeli zwaliduje, że jest tylko jeden rachunek Urzędu Skarbowego pasujący do na przykład akcyzy, to od razu ją podstawimy no i tutaj też dyskretnie pokaże, że udział w rozliczeniu będzie brał rachunek VAT, pokaże jego saldo, wypełniamy resztę elementów obowiązkowych dla podatku i yy, w dalszym kroku postępujemy tak samo jak dla przelewu krajowego, w zasadzie każdego zatwierdzamy, jest podsumowanie. Po podsumowaniu akcję zapisz, podpisz, podpisz i wyślij. Wewnętrzne. Yy, Wewnętrzny yy, mamy podzielone na trzy yy, typy. Wewnętrzny w PLN, pilnujący yy, waluty PLN, czyli jedna strona transakcji, druga strona między naszymi rachunkami. Jeżeli mamy holding, to mamy tutaj holdingowe powiązanie. Kwota, opis zrobiony Przelew wewnętrzny walutowy. Formatka nowa, która została stworzona po to, by yy, ktoś nie pomylił się między walutami. Nie chcę przewalutowania, chcę przerzucić środki między dwoma walutami innymi niż PLN. Wybieram. USD mam tylko jedno. System mówi, że nie mogę tego zrobić. Jeżeli mam Euro2, a mam, nie mam dwóch euro. W zasadzie nie mam tutaj dwóch różnych walut, więc nie mogę tego zrobić. W przypadku, tak, żadnego nie mam. Gdybym miał dwie, dwa rachunki euro, mogę sobie od razu je wybrać i zrealizować płatność. Klienci, którzy chcą unikać przewalutowania, mogą korzystać z tej formatki. Proszę zauważyć, że też pojawia się taki dymek, informacja na niebieskim tle, dokończ uzupełnianie. System w ramach sesji y, zalogowanej y, zapamiętuje wszystko, co wprowadziliśmy. Czyli jeżeli ja wrócę do przelewu wewnętrznego i wybierałem te dwa rachunki, no to on pamięta, że je wybierałem, prosi mnie o dokończenie. Czyli mogę tu od razu przejść do dokończenia uzupełniania, mogę z tego wyjść. Yy, każda formatka ma swój cache. Cache, czyli takie zapamiętanie w sesji yy, tego, co wprowadziliśmy i nas coś odciągnęło. Wyszliśmy z tej formatki, możemy do niej wrócić, ale mamy też opcję yy, wyczyść formularz, która yy, jest po to, by, by to, co wprowadziliśmy, a jest niesłuszne, żeby to zlikwidować. Zagraniczne SEPA, przelew zagraniczny. SEPA typowa. Formatka dla sep także proszę zauważyć krótka. Wprowadzamy rachunek obciążany. Podstawia się domyślnie rachunek dla kosztów ten sam. Można to zmienić oczywiście. Kontrahenta wybieramy. Podobnie jak w formacji przelowu krajowego. Mamy dodatkowe opcje dla SEP-y. Rzadko używane, ale mamy. Tutaj oczywiście dojdzie do przewalutowania. System widzi, że, że… no bo sepa jest w euro, to, to wie, że z rachunku PLN dojdzie do przewalutowania. Jak określę kwotę, to od razu pokaże po kursie bieżącym, jak to się będzie przeliczać. Opis, yy, dwa tryby, zatwierdź, gotowa. Przelew zagraniczny, yy, formatka, która obsługuje różne waluty i tutaj już mamy dostępne waluty wymienialne. Yy, jeżeli wybierzemy euro i spełni warunki SEPA, system zaproponuje przełączenie do SEPA, yy, w zasadzie narzuci to przełączenie do SEPA yy, i nie pomylimy się, pójdzie jako SEPA. Żeby nie było SEPA, musi nie spełniać tych warunków, czyli albo, albo koszty przelowów pokrywa, pokrywa np. Na nadawca lub podbiorca, lub też w ogóle nie jest w walucie euro, to wtedy albo nie, nie, nie jest kierowany do uczestnika SEPA. Więc jeżeli bank prowadzący rachunek nie jest w strukturze SEPA, nie jest uczestnikiem sep SEPA, to, to także to nie będzie SEPA. Hmm. RPI no to obsługa rachunków bankowcych formatka, formatka bardzo podobna do przelewu zagranicznego, przy czym ma już wszystkie waluty świata, bo rachunki możemy tu podpinać yy, za pomocą specjalnej umowy z dowolnego punktu z Banku Świata w zasadzie w różnych walutach. Hmm. Import. Import z prawej strony, szablony, szablony wybieramy, najczęstszy dla przelewów krajowych jest Multicash Pli. został y, przebudowany do nowego systemu, czyli wszystkie, wszystkie Państwo macie y, szablony, szablony importu dostępne, y, które obowiązywały w starym systemie i obowiązują jeszcze. Y, wybieramy y, szablon, przejdź dalej, strona kodowa, y, Albo wrzucamy przeciągając plik, albo wybieramy go z listy. Yy, mamy jeszcze opcję weryfikacji odbiorców yy, z bazą danych, dodawanie do listy odbiorców yy, kontrahentów. Yy, import, autoryzacja tego importu, przelewy są wczytane. Oczywiście jest jeszcze informacja, czy mają błędy, czy nie mają błędów, można. No, można Yy, sprawdzić yy, albo wyeksportować nawet yy, listę błędów yy, do importów można dojść też poprzez tą chmurkę taką która jest w górnej części ekranu jak ją naciśniemy jest lista szablonów mamy szablony eksportu obok importu yy, szablony importu możemy sobie dodawać do ulubionych czyli na przykład jeśli korzystam bo w tej chwili mam tylko te dwa w ulubionych ale jakbym miał korzystać z koneksji z przelewem T 101 Mogę go dodać do ulubionych. Jak się wycofam, to system dodał Konexis z przelewem to 101 do najbardziej ulubionych. W, tym, w zasadzie je posegregował po, po, alfabetycznie. I możemy z tego korzystać też tutaj. Jeżeli naciśniemy na nazwę tego, tego szablonu, no to przechodzimy do formatki, którą wcześniej pokazywałem, czyli typowej dla importu. Taskbar, Taskbar, czyli 180 w tej chwili czeka na mnie, na moją obsługę, czyli na moją w rozumieniu użytkownikowa, użytkownika zalogowanego. Tutaj widzimy, kto jest zalogowany. Wchodzę w Twoje do obsługi i przełączam je automatycznie, proszę zauważyć, na drugą pozycję w menu, czyli obsługa zleceń. I to jest to epicentrum obsługi zleceń. Zdecydowaliśmy się, że wszystkie produkty. Które, które musi użytkownik obsługiwać, będą się znajdowały w jednym miejscu: obsługa zleceń, dowolnych zleceń. W tym przypadku rozmawiamy o przelewach, bo przelewy y, są przedmiotem tej prezentacji. One właśnie tutaj się pojawią jako pierwsze, zdecydowaliśmy, że przelewy są najważniejsze i będą jako produkt pierwsze w zakładce, i tak jest. Następne będą zlecenia stałe, jeżeli użytkownik ma prawa do niego, do, do nich. Wnioski, umowy to już Państwo widzicie od dawna, bo wnioski i umowy w obsłudze zleceń już są od dawna. Kontrachęci też będą do autoryzacji, jeśli firma ma włączony schemat akceptacji dla... Na wprowadzanie kontrahentów, czyli jeżeli firma zdecyduje, że kontrahenta wprowadzać mają dwie osoby, decydować o tym, podpisywać ten, to wprowadzanie, to też się pojawi taka zakładka. Yy, ci, którzy nie mają tego schematu, ci klienci, a większość tak ma, yy, nie będą tej zakładki widzieć. Twoje do usługi 335. Yy, jeżeli ja yy, zautoryzuję yy, jedną płatność, wybrałem sobie ją. To system podsumuje mi ją i ja tylko ją podpiszę. Podpiszę. Ja mam akurat metodę SMS-a, więc muszę poczekać, on już jest. Yy, wpisuję kod. Yy. No, pomyliłem się. Podpisuję. Yy, zlecenie zostało podpisane. Yy. 179 już przelowów jest dla mnie, bo ten zrobiłem. 384 jest dla całej firmy, dlatego że on jest dalej do obsługi przez firmę, czyli do wysłania. Więc y, ten licznik się nie zmienił. Ten, y, ten, y, ten owszem i, y, y, teraz akurat też zauważyliśmy, że. Że w ogóle coś jest więcej y, przelewów y, do obsługi, czyli coś się wydarzyło, co, co spowodowało, że, że doszły jakieś przelewy. Być może ktoś zaimportował paczkę y, lub też y, więcej płatności y, w systemie. Y, odrzucone. Jeżeli wejdziemy w odrzucone, y, to widzimy wszystkie odrzucone. Odrzucone są oznaczone taką kreseczką. Czerwoną, po to, żeby je łatwo można było zidentyfikować w tym miejscu y, o nazwie wszystkie. Wszystkie, to znaczy wszystkie statusy. Tu klient znajdzie wszystkie statusy, także te archiwalne. Domyślnie filtry y, pokazują ostatnie 30 dni. Można oczywiście się y, y, rozszerzyć y, w datach y, poszukiwania płatności, ale mamy też do dyspozycji bardzo duże filtry które po pierwsze y, mogą być przestawiane, jeśli chodzi o zakres dat, y, mogą być także y, zawężane do statusów. Padały pytania, jak szybko zobaczyć zaakceptowane albo jak y, szybko y, zobaczyć zrealizowane. No to wystarczy zrobić tak i, i system od razu y, w czasie rzeczywistym nam wszystkie zrealizowane pokazuje. Jak sprawdzić te, które są zaakceptowane, a nie wysłane? No to tak. Można oczywiście zaznaczać więcej statusów, i system będzie dodawał te zaznaczone. Rodzaj, po paczkach, też typy płatności. System będzie rozróżniał: KRUS podatkowy, przewalutowanie SEPA, też ZUS zagraniczny, wewnętrzny walutowy. To będzie wszystko widoczne tutaj. Yy, pastylka yy, mówiąca o wewnątrzbankowym sugeruje od razu na tej liście, że przelew jest yy, kierowany do kontrahenta wewnątrz naszego banku, co oznacza, że yy, przejdzie natychmiast. Yy, nie trzeba mu yy, dawać przyspieszenia, nawet on tego nie będzie chciał zrobić, jak yy, wejdziemy. To jest akurat zrealizowane, nie możemy go modyfikować. Modyfikować możemy statusy jeszcze niezakończone, przelewy w statusach niezakończonych i na przykład taki wewnątrzbankowy, jeśli ja zmodyfikuję, a to to właśnie się dzieje poprzez rozciągnięcie tej płatności, tu są najbardziej takie podręczne informacje, najważniejsze informacje. W tak zwanym rozciągnięciu płatności możemy ją ściągnąć, możemy ją rozciągnąć. Jeżeli modyfikujemy, to ja to zmienię może nawet kwotę. Wtedy się zaktualizuje też data na bieżącą. Ja to zapiszę. A system, system zakomunikuje, że przelew był modyfikowany, zaznaczając dyskretnie z lewej strony żółtą kreskę mówiącą o tym, że ktoś. Ten przelew zmodyfikował w historii jego życia. No i tutaj, jak rozciągniemy, to widzimy, że modyfikowałem ja właśnie o 12.29. On był wprowadzony 10 października. Natomiast już zmienił datę. Dlatego, że system właśnie koryguje datę realizacji. Gdy dotykamy płatności, gdy ją podpisujemy, gdy ją wysyłamy lub gdy ją modyfikujemy. Czyli wie, że, że nie ma sensu trzymać daty wstecznej realizacji, bo, bo to nigdy się nie wykona wstecznie. To się wykona co najwyżej albo do przodu z datą, albo datą bieżącą. Podstawiamy bieżącą do myśli. Można także wejść w bardzo bardzo drobne szczegóły tego przelewu poprzez taką formatkę gdzie pokazane jest wszystko można komentować płatności na liście zleceń ten komentarz jest widoczny dla innych użytkowników którzy tu wchodzą yy, napiszę jakiś komentarz właśnie yy, dodam ten komentarz yy, ale też mogę zdecydować żeby powiadomić kogoś yy, tu jest tak informacja, do czego służą powiadomienia. Ja jej nigdy nie zgasiłem, dlatego mi się pojawiła. Mogę powiadomić o tym yy, współpracownika, kogoś, yy, kto jest użytkownikiem w tej firmie, yy, że chce, by podpisał lub wysłał tą płatność, albo żeby sprawdził ich poprawność. Mamy dwa typy takich, yy, takich próśb. Yy, no powiedzmy, chcę powiadomić kogoś, żeby zautoryzował, no to wybieram grupę użytkowników, wysyłam im to. No i w dzwoneczku, ale nie ja, tylko tamci użytkownicy otrzymają, otrzymają takie powiadomienie, że właśnie ja jako użytkownik konkretnie wskazałem tą płatność do tego, żeby ją zrobić. To jest taki taki takiej komunikacji systemowej dla użytkowników, którzy mogą sobie opisywać, opisywać te, te polecenia płatnicze. Zamierzamy w przyszłości y, wprowadzić także załączniki. Y, ostatni komentarz, ponieważ jeszcze nikt y, nie skomentował, y, nie, nie, nie nadał następnego komentarza do tej płatności, to jeszcze ostatni mogę usunąć. Jeśli już by ktoś skomentował, to ja już nie będę mógł usunąć, bo, bo znaczy, że, że odniósł się do mojego komentarza. Można usuwać też płatność, tutaj oczywiście powrót jest na górze, zawsze na górze. Yy, wracając do filtrów, możemy określić rachunki, yy, żeby się zawęziło do konkretnych. Yy, waluta, kwota od doda, biała lista, no, ja mam tu włączoną białą listę, te symbole dotyczą białej listy, te znaczki. Zweryfikowany poprawnie, niezweryfikowany, yy, taka funkcjonalność istnieje dla klientów, którzy mają włączoną weryfikację na białej liście ale można też szukać po osobach, które y, wykonywały czynności, czyli wprowadzały przelewy. Chciałbym wiedzieć kto y, czy są przelewy wprowadzone przez te osoby, które tutaj wybieram, ale także przez Connecta. O i tutaj Connect, użytkownik techniczny Connect y, wprowadzał te przelewy. Ja szybko mogę je wyłowić. Mogę wyłowić y, wszystkie, które które wszystkich wybranych, których tutaj sobie zadysponuję, modyfikowane, czyli chcę wiedzieć, yy, czy modyfikował ktoś przelew, ten konkretny użytkownik. Akurat nie. Yy, czy autoryzował ten i ten. Nie trafiło się tak akurat, ale, ale, ale pewnie tutaj gdzieś się coś znajdzie. Nie, też nie. No w każdym razie można tak zrobić. I importowane, czyli możemy sprawdzić, kto importował. No i w tym przypadku też Connect importował. To jest użytkownik techniczny, on też na tych listach widnieje, jeżeli ktoś posiada usługę Go Connect Business. Filtry możemy zawęzić do podstawowych i jest wyszukiwanie wyszukiwanie, które, które wygodnie pokaże wszystkie, wszystkie znalezione rekordy. Weźmy test. Testów mam akurat dużo, bo, bo jest to takie środowisko. No wszędzie, gdzie jest test, to, to się pojawiły, pojawiły te rekordy wyszukane na tej liście. Wracając, yy, likwidując oczywiście ten, ten, ten element yy, wyszukiwania, widzimy listę yy, z ostatnich yy, 30 dni yy, i możemy, możemy w obsłudze zleceń yy, na przykład tworzyć z nich paczki. Paczki można tworzyć od razu yy, przy importowaniu poleceń, jeżeli ktoś ma oczywiście też do tego prawa. Yy, jeżeli wskaże przelewy i... Będę chciał tworzyć paczkę, to proszę zauważyć, że wybrałem tutaj dwa wewnętrzne przelewy. Wewnętrzne przelewy nie paczkujemy. Wewnętrzne to te między rachunkami yy, danej firmy. One zdecydowaliśmy, że nie będą paczkowane i system powie tak. Yy, aby utworzyć paczkę, no tylko jeden pasuje do zapaczkowania z trzech zaznaczonych, dwa, trzy mają nieodpowiedni status, są anulowane, wysłane, zrealizowane, odrzucone. Takich nie można. Yy, też nie można natychmiastowych paczkować. Yy, wewnętrznych i z kursem negocjowanym, bo też taką funkcjonalność mamy. No i paczki do paczki nie można dodać siłą rzeczy. Yy, system nie wycofuje nas z wyboru, tylko sugeruje, że możemy ten jeden zgodny zrobić. No i tak zrobiłem. Yy, prosi o nazwę paczki. No, i mamy paczki y, do wyboru. Standardową, i to jest akurat odtworzenie funkcjonalności z y, systemu poprzedniego, z tych starych płatności. Paczka jako całość, czyli taka paczka, gdzie albo zrealizują się wszystkie, albo żaden. Jeżeli nie będzie środków na całość, to się żaden nie zrealizuje, dopiero gdy będzie na, na, na wszystkie zlecenia łącznie. Yy, kwota dostępnego salda, to wtedy ona przejdzie. I w poczekalni też tak jest obsługiwana. Paczka płacowa rozpozna system, jeżeli wybiorę yy, przelewy z rachunku płacowego, to system zasugeruje, że to będzie paczka płacowa z autozasileniem. Mamy dodatkowe funkcjonalności. Można zamknąć paczkę, by uniemożliwić jej edycję. Tego nie było to jest funkcjonalność yy, która pozwoli zabezpieczać paczki przed y, modyfikacjami czasami firmy potrzebują rekonciliacji, chcą zabezpieczać paczki przed modyfikacjami przed y, dołożeniem odjęciem jakiejś płatności y, więc y, to jest po to yy, i już i ja powiedzmy zamknę tą paczkę jeden przelew akurat w paczce może niefortunnie ale Paczka się utworzyła, ma taki symbol ikonkę, która mówi z kłodeczką, że ona jest właśnie zamknięta, ale jest to paczka, która ma otwarte wieczko, oznacza, że będą realizowane przelewy w sposób dekom czyli mm, zrealizujemy tyle, na ile starczy środków, czyli paczka może być zrealizowana do połowy, może być prawie wszystko, bez jednego albo wszystko. No, jak starczy środków, to wszystko wiadomo. Yy, tak, poczekalnia. Proszę zauważyć, że świeci, świeci żółta, żółta kuleczka, kółeczko, które mówi yy, przejdź do obsługi poczekalni, tam stoją trzy zlecenia no stoją, tak, 120 zł, to też było widoczne na screenie, 500 zł było pierwsze wysłane, 202, 2 zł, 2 zł później, trzecie. Chcę, żeby to 2 zł poszło, zależy mi na tym, przerzucam ją, przerzucam to polecenie na pozycję pierwszą, ono ma oznaczenie, że będzie pierwsze i co się teraz wydarzy? System co minutę, taki ma automat, cykl, co minutę sprawdza saldo. I co minutę też wykonuje dyspozycję przeglądu poczekalni. W takim trybie spowoduje, że co najwyżej w 59 sekund wykona płatność na 2 złote. Ta nadal będzie przewyższać, no bo to się obniży oczywiście o 2 złote. No ale, ale możemy, możemy powiedzieć, dobrze, szybko, prześlij mi te, które są na końcu, można zaznaczać więcej. Yy, I też je przesuwać. Można wejść do środka, też je przesuwać, Można sprawdzić szczegóły, można odwołać. Yy, tak to działa. Yy, za chwilę yy, wejdę do obsługi zleceń. Oczywiście te w poczekalni też widać w opcji yy, wszystkie. One powinny być... Yy, one powinny gdzieś tutaj się pojawiać. Może sobie je wyszukamy właściwie. O, wszystkie. Yy, I poczekalnia. Yy, o. Już widać, że 2 złote już jest zrealizowane. Wchodzę do poczekalni. Widzę już tylko, znaczy widzę w ogóle w odniesieniu do poczekalni, podwoń do poczekalni widzę 2. Wchodzę do poczekalni. Tak. 2 złote, które, yy, które przesunąłem na wierzch. Na pierwszą pozycję zostało zrealizowane. Tak działa poczekalnia. Zachęcam do jej wykorzystania. Widać, czy poczekalni są przelewy, czy nie. Łatwo będzie do niej dotrzeć. I tak naprawdę, jeszcze może wspomnę o kontrahentach, szablonach. No, znajdują się tutaj listy kontrahentów. Yy, tutaj będą zmigrowane te dane yy, o kontrahentach yy, ze starego systemu. Szablony yy, znajdują się tutaj. Yy też zostaną zmigrowane. Wracając jeszcze do samego dashboardu, to na przelewie krajowym czy zagranicznym mamy opcję automatycznego, jeżeli zaznaczymy przełącznik w pozycję włączony, dodaj odbiorcę do listy kontrahentów, możemy zaktualizować dane wybranego odbiorcy. Jak go wybierzemy z listy na przykład tego, no to się uaktywnia opcja, zaktualizuj dane wybranego. Kontrahenta, jeśli tu coś pozmieniamy. Oczywiście zmiany kontrahentów czy szablonów należy autoryzować. Nie schematem akceptacji, ale taką autoryzacją y, wywołaną bezpośrednio przez system, czyli zgodnie z metodą autoryzacji, logowania i autoryzacji, czyli w moim przypadku SMS-em może to być token y, mobilny, może to być token sprzętowy typu VASCO, taki kalkulator, lub też y, klucz kryptograficzny, y, czyli urządzenie, które wymaga podania PIN-u i naciśnięcia przycisku y, przy, każde, y, przy każdym zatwierdzeniu, przy każdej asygnacji. I to w zasadzie tyle y, o płatnościach. Y, funkcjonalności zamykają się w, w tym obszarze. O, w tych obszarach w zasadzie, o których y, wspomniałem. Jest jeszcze jedna rzecz, y, którą warto, y, o której warto wspomnieć. Y, w historii transakcji czy też na wyciągach nowych, no bo już tutaj mamy wyciągi i tu też mamy historię wyłącznie tutaj. Y, Jak wejdziemy w historię transakcji, zobaczymy sobie o właśnie to mój, ten mój przelew dwuzłotowy y, to zejście. Jeżeli ja tu wejdę, to mam takie odniesienie, Przejdzie do szczegółów płatności. Zrobiliśmy to tak, że z historii transakcji można natychmiast, po pierwsze, obejrzeć przelew, oryginalny jako zlecenie i utworzyć podobne. Czyli, będąc na historii czy na wyciągu, na zleceniach wychodzących, tych zrealizowanych przez system Go Online Business, z nowego modułu płatności, będzie to powiązanie. I od 3 czy też 17 listopada Yy, użytkownicy, firmy zaczną przelewy robić z tego nowego modułu i na historii transakcji od właśnie realnie rzecz biorąc od yy, 20, no bo 17, 17 czy 3 to nie będzie to rano, tylko to będzie ta migracja i to, i to przeniesienie, to, to przypada na piątek, yy, ale yy, na godziny wieczorne, czyli Y, cały piątek 17 i cały piątek 3 y, Państwo będą pracować jeszcze y, w starym module płatniczym. Y, natomiast y, to zostanie przymigrowane, przełączone. Z piątku na sobotę, ale zaczniemy już 17, czy zaczniemy już 3, w zależności od grupy klientów przypisanych do, do, do tej migracji. A realnie w poniedziałek firmy najczęściej pracują i zobaczą to, czyli 20 lub 6 listopada, w zależności właśnie od tej grupy. To tyle. Jest jeszcze może jeden element, który warto wspomnieć, są raporty, raporty. Po zaznaczeniu, po zaznaczeniu rekordów w więcej opcji mamy dodaj do paczki, zmień datę, pobierz. To są raporty. Yy, raporty, które jak klikniemy, yy, mamy różne warianty bez informacji o akcjach użytkowników, czyli takich, gdzie nie będzie tych, tych dat godzin, kiedy użytkownik co robił na, tym, na tych płatnościach. Yy, albo z tymi akcjami to taki jest bardziej rozbudowany ten raport. Jako lista przelewów, czyli paczka, jak ma 100 przelewów, to on pokaże wszystkie 100 tych przelewów na raporcie, albo jako pojedynczy rekord, czyli pokaże wariant całej paczki. Czasami użytkownika nie interesuje y, bardzo duża liczba y, tych płatności w raporcie, tylko bardziej y, podsumowanie, ile i tego jest, y, w jakich walutach. To wszystko jest. Y, jest dostępne po, przy pobraniu tego raportu. Raport jest dostępny w PDF-ie. W yy, takiej formie CSV ułożonych, yy, podzielonych yy, średnikami pól. No i Excelu, czyli można sobie to zrzucić do Excela. I potem w jakiś sposób tym zarządzić. To tyle. Jeśli chodzi o demo. Możemy w takim razie przejść do serii pytań. Poproszę w takim razie yy, o. Yy, czy będzie dostępna wersja demo? Ja będę czytał pytania i odpowiadał na nie, na które będzie można poćwiczyć przelewy, w szczególności nauczyć się dodawania do paczek. Nie, nie ma na razie takiej wersji. Yy, wszystko dzieje się na module, na module, który Państwo otrzymają od razu w realu. Czy ktoś poinformuje nas, w której turze zostaniemy przeniesieni do nowego modułu? Oczywiście tak. Seria komunikacji będzie dostarczana już niebawem do Państwa. Bezpośrednio będziecie Państwo informowani, kiedy nastąpi przyłączenie danej firmy. Poprzez system Go Online Business w module komunikacji to na pewno. Ponów przelew, z historii automatycznie wypełnia się formatka do zrobienia. No jest to ponów przelew, ale jest to, z, tak jak pokazałem, z przelewów, które są zrealizowane poprzez system Go Online Business, czyli tych wychodzących od nas. Chcemy zrobić też opcję, a w przyszłości je jeszcze nie będzie. Która będzie miała takie znaczenie, jak zwróć, wykorzystaj dane kontrahenta, który wpłacił coś nam. To, to na razie tego nie ma, to będzie, czyli to właśnie odesłanie środków. Czy szablony płatności zostaną przeniesione ze starej wersji? Tak, zostaną. Jak dodać zakładki w obsłudze zleceń? Obecnie pojawiają się tylko wnioski. No właśnie automatycznie, jeżeli Państwo posiadają dostęp do modułu płatniczego w starej części, to po tej migracji pojawi się ta zakładka przelewy i pojawi się także importy, yy, dlatego to się stanie automatycznie. W ogóle uprawnienia się przemapują. Yy, czy jest możliwość importu? Oczywiście jest, pokazywałem. Yy, w lewym górnym rogu lub na dashboardzie jest dostęp do importów, jeżeli mamy do tego uprawnienia. Yy, import przelewów MultiCashPli oraz MultiCashPla jest. Yy, ja jestem cały czas zalogowany. Jeśli, yy, jeśli mogę na chwilę pokazać, to, to, to tutaj proszę zauważyć, jest. Yy, jest na dashboardzie, import pliku. I mamy multicash pli import, ale mamy też import multicash pla. Czyli jest. Czy będzie możliwość importowania? Oczywiście, że będzie. Tak, zapewniamy to. Funkcjonalność w zasadzie cała w 100% będzie, będzie dostępna w nowej części. Nawet powiększona o wiele różnych fajnych funkcjonalności. Tak, można zaciągnąć paczkę z przelewami do naszego systemu. Czy należy coś zmieniać w systemie finansowo księgowym? Nie. Będziemy tak robić, by nie zmieniać. Także za pomocą tak to się łączy, żeby nic nie musiał zmieniać. Czy z opcją nowy podobny przelew? Będzie wyszukiwarka z opcją nowy podobny przelew. Nie rozumiem tego pytania. Tania, Można zrobić nowy przelew, utwórz podobny. Yy. Czy w paczkach przelewu będą przechodzić, czy jak w poprzednim starym systemie w pliku pli nie przechodził przelewu do urzędu skarbowego, będą przechodzić? Czy szablony przelewu zostaną przeniesione? Tak. Czy będzie funkcja odpowiedź na przelew? Będzie w przyszłości, teraz nie. Odpowiedź nie. Utwórz podobny z wysłanych? Tak. Yy. Będą płatności masowe? Będą. W tej turze 17 listopada będą tacy klienci, którzy te masówki otrzymają. Importowanie paczek płatności dla danego typu przelewu. Tak, no one są tutaj właśnie na dashboardzie. No na dashboardzie akurat trzeba wybrać konkretny szablon, który znamy ale w imporcie w chmurce można sobie ulubione ustawić i, i, i wtedy, wtedy z nich wykorzysty je wykorzystywać. Y czy będzie możliwość dodania adresu i w przelewie, aby automatycznie zostało wysłane potwierdzenie zrealizowania przelewu w pliku PDF, jak to miało miejsce obecnie? Tak, jest i to nawet w przelewie zagranicznym, więc jest. Y Przelew wewnętrzny, przewalutowanie nie zostało omówione. Przewalutowanie jest, yy, ono jest jako trzecie i ono pilnuje, by podstawiać w przewalutowaniu rachunki o różnych walutach i wtedy wykonuje, wykonuje przerzucenie środków z przewalutowaniem między rachunkami firmy. To jest też przelew wewnętrzny, ale z przewalutowaniem. Weryfikacja białej listy jest funkcjonalnością włączaną klientowi na życzenie. Yy, Tutaj będzie to działało trochę inaczej. System automatycznie, jak klient ma to włączone, będzie weryfikował status kontrahenta jako podatnika na białej liście. Nie, przelewy do Urzędu Skarbowego też przechodzą w paczkach. Odpowiedź na pytanie, czy, czy trzeba wysyłać pojedynczo czy ręcznie przelewy do urzędów skarbowych. Jak będą realizowane przelewy masowe, o tym prawdopodobnie będzie więcej na kolejnym webinarze, bo takich webinarów będą trzy. Teraz w tej pierwszej fazie prze przełączenia klientów, czyli 3 listopada, jeszcze klienci z masowymi płatnościami nie będą włączani. To będą ci, co mają. Płatności masowe będą przełączeni 17 listopada. Jak dodać przelew do poczekalni z paczki. Jak dodać przelew przelew do poczekalni trafia automatycznie. Y jak brakuje na niego środków. Jeżeli to będzie paczka, to ona też tam trafi do poczekalni. Y zatem, y zatem to się dzieje automatycznie. Ponawiam pytanie o płatności masowe, czy coś się zmieni, no zmieni się interfejs, natomiast forma realizacji import yy, paczek nie, yy, nie będzie się zmieniał. W ogóle dążymy do tego, żebyście Państwo mieli ten komfort yy, przejścia yy, taki, żeby nic nie trzeba było zmienić. No będzie nowy system, jest już ten nowy system, yy, mamy nadzieję, że będzie Państwu wygodniej w nim się pracowało, odtworzyliśmy funkcjonalności. Zakładam, że nie będzie żadnych dysfunkcji i, i, i utrudnień. Raczej chcemy ułatwić Państwu pracę w tym systemie. Czy jest możliwość dostępu do dwóch wersji systemów? Myślę o tym. Myślę, że tu autor pytania pyta o Przelewy. Tak, nie, nie będzie dostępu do dwóch modułów z jednego prostego powodu. Dostęp do dwóch modułów powoduje, że schematy akceptacji należałoby je utrzymywać, a dwa mamy ryzyko pomyłek, że ktoś może wysłać i tu, i tu system te systemy rozłącznie. Pilnują tego, czy coś dwa razy nie było importowane choćby. Dlatego, dlatego to przełączenie jest dość ważne. Należy pamiętać, że to, co zaimportowaliśmy w starym module, a importujemy potem w nowym, no to jest to zupełnie dla tych systemów inna paczka. Potwierdzenie realizacji na wskazanej będzie. W przelewach zagranicznych będzie możliwe wysyłanie potwierdzenia realizacji na wskazane e-mail, czyli można tam wprowadzić i pójdzie automatycznie. Czy możliwe będzie wyłączenie salda przy pojedynczych transakcjach? Oczywiście, że tak, już jest. Jeżeli Państwo zgłoszą się do nas, wprowadzimy, że wprowadzimy Państwa do słownika, który spowoduje, że będzie ten przełąknik wyłączony. To, to, to proszę zgłaszać, zgłaszać się do banku. Czy licznik pokazuje ilość przelewów, czy ilość paczek przelewów? Yy... Czy w przelewach zagranicznych nie ma, może że po potwierdzenie jest? Już w nowym będzie. Jak wykonać płatności masowe? To się powtarza. Yy... Czym się różni paczka płacowa od standardowej? Paczka płacowa jest z autozasileniem i jako całość wykonywana i wyłącznie z rachunku płacowego, czyli musi to być dedykowany rachunek mieć powiązanie z rachunkiem zasilającym. Jak dodać przelew do poczekalni? Tak jak i odpowiedź na poprzednie pytanie, przelewy do poczekalni trafiają automatycznie. Jeszcze raz wytłumaczę. Przelew wysłany, czyli już podpisany i wysłany, a brakło na niego środków, trafia automatycznie do poczekalni, czyli to jest automat. On co minutę sprawdza, y, jeśli y, saldo, jeśli coś tam te, na tej liście się znajduje. A znajduje się wtedy, kiedy choć na jeden z nich brakło środków. Y, paczki Mass Payments. Będzie specjalny moduł y, do importu Mass Payments. Opowiemy o nim. Gdzie dodajemy nowego kontrahenta? Dodajemy albo na przelewie od razu, wygodnie. Tam jest taki przełącznik, y, który mówi dodaj kontrahenta od razu podczas prowadzenia przelewu, albo wchodzimy w kontrahentów. Y, w menu przelewy kontrahenty jest, kontrahenci jest y, opcja, też dodaj kontrahenta. Można też tam go dodać, a nawet przydzielić do grup. O czym też y, opowiemy w ogóle. Przy tej okazji powiem, że materiały, a także filmy na temat funkcjonalności różnych funkcjonalności w systemie będą y, opublikowane. Państwo dostaną informacje, y, gdzie znajdują się te materiały i będzie można się z nimi zapoznać, przed, przed przełączeniem oczywiście. Y, to się stanie już niebawem. Dostaniecie państwo poprzez moduł korespondencji Go Online Business. Ten moduł korespondencji znajduje się w starym systemie, bo przełącznica do starego systemu będzie jeszcze istnieć. Y, niektóre produkty jeszcze tam mamy, ale płatności już będą w nowym. Ale moduł korespondencji jest jeszcze w starym, i tam będą te informacje, yy, gdzie znaleźć materiały na temat tego przełączenia, na temat tych nowych funkcjonalności, czy też jak dotrzeć do filmów, które opowiadają o tym, jak poruszać się po nowych modułach yy, płatniczych, czy po przelewach, formatkach, importach. Yy, odpowiedź na przelew będzie, już mówiłem, szablony zostaną przeniesione, raport potwierdzeń statusu VAT na białej liście. Jak ktoś ma białą listę, to może coś takiego uzyskać. Czy w paczkach przelewów będą przechodzić, czy jak w starym pliku pliny przelewy, a to już któryś raz jest to pytanie, tak będą przechodzić. Czy cała, czy historia płatności z dnia poprzedniego w PDF pokaże się bez salda? Czy historia płatności z dnia poprzedniego w PDF pokaże się bez salda? Y nie rozumiem. Odpowiemy w ogóle na pytania, na które nie zdążymy odpowiedzieć, postaramy się przygotować odpowiedzi w offline. Jak będzie wyglądać akceptacja przelewów dla dużej listy pozycji w przypadku jeśli wprowadzący nie ma uprawnień do podpisywania i wysłania? No, jak nie ma do podpisywania i wysyłania, nie będzie widział przycisków podpisz i weśli. Więc nie będzie mógł tego zrobić. A jak ma takie uprawnienia, no to. Po prostu zaznacza je, podpisz, podpisz i wyślij lub wyślij, jeśli nie ma podpisywania i autoryzacja i poszło, czyli hurtowo, szybko. Ile dni wcześniej będzie informacja o dacie przeniesienia? Niebawem już yy... Prawdopodobnie nawet w tym tygodniu yy, poinformujemy klientów, którzy będą zakwalifikowani do przełączenia 3 listopada. Yy, czy administracja narzędzia będą też tylko w nowej wersji? Nie, administracyjne i narzędzia zostają tam. Yy, natomiast importować przelewy będzie można wyłącznie w nowej części. Formaty plików do importowania listy przelewów wychodzących się nie zmieniają. Yy, czy należy coś zmienić w systemie finansowo-księgowym pracującym z rachunkiem za pomocą Connect? Nie trzeba nic zmieniać. Yy, pilnowaliśmy tego. W ogóle Connect yy jest odtworzony tak mozolnie, by o te wszystkie szczegóły zadbać. Chcieliśmy zadbać, żeby nie było różnic. Testujemy się z dostawcami. Systemów, mówią nam sami dostawcy tych systemów typowych, jak Komarche Repoptima, Insert Nexo, Linia Nexo czy, czy inni, że, że nie ma różnic, że przechodzą testy te przełączania na nowy moduł. Czy paczki wprowadzone przez nas do 17 będą przekierowane do nowej wersji? Tak, zmigrujemy wszystko. I te przygotowane, i te wykonane. I te w trakcie akceptacji, i te także wysłane. Odesłać przelew będzie można kiedyś w przyszłości. Chcemy to zrobić, jeszcze nie będzie. Czy przelewów, czyli listę przelewów do wysłania można wydrukować? Owszem, tak, pokazywałem też to. Na liście zleceń będzie można je yy, zaznaczyć i zrobić z tego raport w trzech formatach: PDF, CSV i Excel. Co załącznikiem do rachunków pomocniczych? Nie wiem, za mało, za mało szczegółów, żebym odpowiedział. Raporty RRZ to w Mas Paymentsach będą dostępne. Moduł obsługi płatności masowych będzie się znajdował także na liście obsługi zleceń, czyli tam będzie można, jako kolejne zakładki, obsługiwać płatności masowe. Yy. Czy będą w poczekalni płatności przyszłe? Nie. Poczekalnia nie służy do płatności przyszłych. Płatności przyszłe znajdują się ze statusem, yy, z przyszłą datą realizacji. To nie jest coś, co trafia do poczekalni. Do poczekalni trafiają tylko z, z datą bieżącą płatności, na które nie starczyło środków. Yy. Czyli poczekalnia służy do obsługi płatności pilnie, pilnie do zrealizowania, takich kierowanych już, na już yy, przyszłe, nie należą do poczekalni i nigdy tam nie trafią. Czy wymiana danych za pośrednictwem BNP Paribas Web Service nadal będzie funkcjonowała przy imporcie wyciągów oraz eksporcie przelewów systemów finansowych, księgowych i kadrowych? Tak, oczywiście. Dbamy o to, żeby tak było i przełączymy konekta 17 listopada także na nowy moduł płatniczy. I musi to działać. Taki jest nasz plan i cel. Ale też tak chcemy zrobić, żebyście Państwo nie odczuli tej zmiany, czyli nic nie trzeba będzie przełączać. Yy, czy w paczkach przelewu będą przechodzić? I czy i jak w poprzednim starym systemie w pliku Pli nie przechodził przelewu do urzędu skarbowego i trzeba było je wysłać pojedyncze? No będą. Odpowiadam, że będą. Mm. Szablony do importu zostały już przeniesione, one nawet już są te predefiniowane, są stworzone, one będą udostępniane Państwu wraz z nowym modułem płatniczym. Przelew zwrotny nie można. Yy, czy przelewy zagraniczne z kursem negocjowanym będą realizowane w taki sam sposób? Nie, będą realizowane właśnie w inny sposób, czyli Państwo dostaną yy, taki. Yy, T taką, taki, my to nazywamy ticket, no, numer kursu negocjowanego na daną kwotę i kurs i podczas tworzenia przelewu, jak tylko macie uprawnienia, robicie przelew, klient robi przelew yy, pojedynczy, nie musi ich paczkować, właściwie paczki będą na razie zabronione z przelewów z kursem negocjowanym i, i go wysyła już i on się tak będzie realizował, będzie prościej, będzie łatwiej i szybciej. Myślę, że na resztę pytań odpowiemy offline. Widzę, że one się też powtarzają, więc bardzo dziękuję w takim razie za przybycie i, i zapoznanie się z tym, co przygotowaliśmy dla Państwa w nowych modułach płatniczych. Będą jeszcze dwa webinary zewnętrzne, gdzie będziemy opisywać te funkcjonalności, będę o nich mówił. Będziemy przypominać, pewnie się tam pojawią także informacje o Mass Payments. Yy, dlatego, dlatego zapraszam, to się odbędzie już w listopadzie. Dlatego bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie.